Cześć, tu Andrzej ze sklepu muzyczny.pl. Właśnie razem ze mną wpatrujecie się w ekran startowy MPC-tki Live. Ogólnie jest już trochę demek na necie, gdzie wszyscy opowiadają o wszystkim, ile jest ścieżek, ile jest czego, tamtego. Ja załadowałem sobie pusty projekt i zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi. Postaram się komentować to, co robię. Zaczniemy od załadowania jakichś bębnów. Co my tu mamy? Ogólnie brzmienie jest całkiem sporo i można z nich sporo rzeczy wykręcić, bo jakby sam sample tutaj w tej maszynie to już jest dużo, bo mamy do dyspozycji mnóstwo efektów i mnóstwo opcji przekształcania. O, weźmiemy sobie tego klapa. Naciskam teraz tego pada, dam load to. O. Teraz go tu mam. Weźmiemy może coś jeszcze. Trzeba na warstwę z bębny. To jest jakiś super dziwny klap. Dobra, cicho. O, ciebie może damy tu. Szukamy sobie jakiś werbal. Brudny jeden weźmiemy. O, coś takiego. Ogólnie są do dyspozycji gotowe zestawy, ale szczerze mówiąc nie są szałowe. Możliwe, że już to powiedziałem. O, ta jest fajna. Jakaś stopa by się przydała do tego wszystkiego. Ta. Taka brudna. O, weźmiemy ten boom 2, jest trochę dłuższy. Tak, mamy jakiś jeden hi-hat już tam w bazie. Sobie wstępnie możemy to pomapować. Tak, klapa sobie dam tu. Werbelek. I werble mam w tym momencie. Kiki damy sobie na dole. To jest bank A. Tak naprawdę mamy 8 tych banków po 16. Także na jeden zestaw może być na cały performance tak naprawdę. Tutaj można wrzucać też lupy. Chociaż oni przewidzieli to jakby clip program do tego. Nie wiem, czy dzisiaj coś będziemy robić w clip program. Okej. Jakiś hi-hat tu był, czy nie, to był crash. Dobra, przyda się coś jeszcze. O, może ten. Jest tego naprawdę dużo i można z tym coś zrobić na pewno, bo szczerze mówiąc myślę, że można prawie każdy dźwięk wykręcić z tymi wewnętrznymi modułami, które oferuje nam Akai. Dobra. A jeszcze mieliśmy tutaj crash. Nadpisałem na nim. Dobra. Weźmiemy jeszcze jakiś wokal. Jest tutaj trochę takich. Okej, ten nie jest nadmiernie przaśny.
Tak jak mówiłem, nie wszystko tutaj jest strzałowe, ale widocznie. Okej. Ale widocznie jakiś PR-owiec MPC-tki uznał, że trzeba wrzucić dużo dużo dźwięków do EDM-u i do trapu. Drink. Gucci Fendi Prada. Okej. Coś załadowałem, widocznie wszechświat tak chciał. Tu był. Musimy wrócić do Crasha. Mamy jakieś hej i jakieś yeah. MacVox to też chyba dorzuciłem. Tak, dobra. Że mamy taki zestaw. No, dwa razy to samo, to się może przydać. Dobra. Możemy działać. Ustawimy sobie jakieś tempo, może coś szybszego. Zobaczymy, co to będzie. 139, powiedzmy. 139. 56. Bang. Dobra. W tym momencie jak nacisnę start, o, gra mi Machine Drum, który mam podłączony, wyciszę go. W tym momencie jak nacisnę start, to no, słyszymy ciszę, ponieważ nie ma żadnych żadnych nut, żadnych kroków w sekwencji. Może ustawię sobie na dwa takty na początek. I raz jak dam nagrywanie, odmierzy mi cztery bity i zacznie nagrywać i ruszy playback. Jak nacisnę play start, jeżeli nacisnąłbym play, będzie od tego momentu odtwarzać. To było na początku problematyczne dla mnie, bo nigdy nie pracowałem na MPC-tkach. To moja pierwsza, szczerze mówiąc, i jestem zachwycony, jeśli mam być szczery, ale zajmijmy się może, o, tu mamy klap, dobra. Od razu jesteśmy w overdub. Tutaj powinien być DA Boom. Okej. Okay. Program nam trochę klipuje. Zdam go na troszeczkę mniejszy level. Podbiję sobie na mikserze. Dobra. Także mamy coś takiego. Overdub cały czas działa. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Mam ochotę na szesnastki. Jakkolwiek to brzmi. Jestem zadowolony. Zostańmy przy szesnastkach. Thank you.
sobie na program klawiszowy. Mikrobruta, więc odpalę ścieżkę z kontrolą MIDI i zobaczymy, co się będzie działo. Bardzo fajna funkcja. Pad Perform, gdzie możemy sobie ustawiać dowolne skale. Może nie dowolne, ale trochę tego jest. Bardzo przydatne narzędzie. Zobaczmy, co nam przyniesie najwspanialszy C-moll. No, miałem nagrywanie włączone. Rekord, zobaczmy. Trochę manipuluję obwiednią w mikrobrucie i filtrem. Wiednia jest przypięta do parametrów pulsu. Zdjęła na drogę trochę. Mamy całkiem fajny grób. Mam tu podpięte jeszcze inne synty.
Zobaczymy, co się będzie działo. Muszę dorzucić sobie track, no to trzy. MIDI control. Weźmiemy może DX7, która jest na drugim kanale. Te traki wszystkie możemy sobie nazywać, że powiedzmy poruszanie się po tej liście, jak jest tego tutaj więcej, będzie wtedy znacznie ułatwione, bo zauważyłem sam się w tym gubię jeszcze trochę. Ale oczywiście widzicie, że można bardzo szybko od samego wybrania przypadkowych sampli przejść do ciekawego grubu. Możemy co prawda troszeczkę poprawić to nagranie tutaj. Mamy wszystko. A szczerze mówiąc, chyba to zostawię. Odrobina imperfekcji w muzyce jest jak najbardziej na miejscu. Dobra, przydałby się tak, podłączyłem sobie DX7 na drugim channelu. Jakieś smyczki, zdecydowanie smyczki. No, witam po przerwie. Generalnie kierownik planu nie przyszedł dzisiaj do roboty, stąd to całe zamieszanie. Była mowa o smyczkach. No i powstała ścieżka ze smyczkami. Po prostu DX7 nagrane też przy użyciu Pad Perform. Leci to mniej więcej tak. Mógłbym wprowadzić jakąś wariację do tego. Bo w sumie to są tylko te trzy akordy. Tak to sobie bangla. A w międzyczasie podpiąłem jeszcze drugą Yamaha 1X i nagrałem taką leadową partię, ale szczerze mówiąc nie jestem do końca zadowolony, bo ten patch fajnie brzmi z modwheelem, do którego jest przypięte LFO, więc nagram go sobie jeszcze raz, ale posłuchajmy. Prawda taka, że mógłbym równie dobrze dograć moduł w tym momencie i jakby ta sekwencja, ta zmiana parametrów by się nagrała, ale szczerze mówiąc wolę dodać sobie nową ścieżkę, jeszcze raz tą sobie zostawię na potem, ewentualnie może coś. W przypadku skorzystam po prostu z samego synta, bo wyjście MIDI out z tej Yamahy jest wpuszczone tutaj do MIDI in, także możemy sterować z innego instrumentu, wiadomo, MIDI. Witajcie w przyszłości. Dobra, puśćmy ten podkład. Zobaczmy, może od razu włączmy nagrywanie. Why not? We'll be right back.
jesteśmy w takim momencie, że w tym momencie no mógłbym jeszcze coś dograć z mojego wiernego Kasiaka CT460, ale musiałbym go trochę podłączać i tutaj zamulać. W ogóle bateria nam się kończy, 16%, ale daję radę spokojnie te 6 godzin przy intensywnym używaniu. Tak jak jest napisane w instrukcji. I tak naprawdę w tym momencie mam podpiętą wysyłkę z miksera, więc mógłbym sobie wszystkie te ścieżki MIDI spłaszczyć do audio. No nie będę tego teraz robił. Co możemy zrobić? Leci sobie taki line. Mam jakieś w ogóle winyle, wziąłem na totalny losing. Jeden z nich to jest Yuka Kłopa Maki. Sprawdźcie stylówkę tego gościa. To się nazywa... this is a statement, it's not clothing, it's a statement, zdecydowanie. Szczerze mówiąc nie wiem, czy tu będzie coś ciekawego. Wątpię. Jest jeszcze Mahalia Jackson. To już prędzej, ale i tak wymagałoby to jakiejś większej obróbki, a chciałbym pokazać coś, żeby się zamknąć w miarę w okolicach 30 minut. Także wezmę coś, gdzie na pewno będę mógł coś zgarnąć. Jest to winyl nagrany pod moderacją Jana Czochralskiego. Don't ask me. A w sumie ciekawe nazwisko. Jan Czochralski. Chyba się nie obrazi, że weźmiemy troszeczkę sampli z jego szkoły niemieckiego. Zobaczymy, cóż to się dzieje. Mam trochę jakichś takich płyt w spadku po cioci. Szczerze mówiąc, większości nawet nie odpalałem nigdy, bo są to rzeczy zbyt hardkorowe nawet jak dla mnie. Tak, musimy go teraz tylko przełączyć naszego naszą MPC-tę w tryb fono. Wejścia nie działają niestety jednocześnie, więc jak chcemy samplować, przełączamy sobie na fono i wtedy wpuszczamy sygnał do tego RCA. Trochę przetrzemy jeszcze tą płytkę. Zobaczymy, co tam się dzieje w ogóle. Czy będą jakieś głosy, czy symulowane odgłosy otoczenia też? Dobra, damy gdzieś na środek. Wejdę sobie sampler, ustawię monitoring. Powinniśmy coś usłyszeć, jak spuszczę igłę. Teil 1. Ein Wettlauf mit der Zeit. Guten Tag, Hans. Fein, dass du mich abholst. Wann hast du mein Telegramm gekriegt? Herzlich willkommen in Leipzig erst einmal, Richard. Okay. Ist es ja nur ein Katzensprung. Stawię sobie długość na minutę 30. Coś wyciągnę z tego. Może jeszcze raz. Bei seinem letzten Gastspiel in Paris wurde es stürmisch gefeiert. Als Pariser kann ich das bestätigen. Schon viele Wochen vorher waren alle Karten verkauft oder bestellt. Das Pariser Publikum war schon immer sehr verwöhnt. Aber nach der Ein Wettlauf mit der Zeit. Guten Tag, Hans. Fein, dass du mich abholst. Wann hast du mein Telegramm gekriegt? Herzlich willkommen in Leipzig erst einmal, Richard. Okay. Jeszcze weźmiemy tą babeczkę, jak mówi Selektion. Berlin? Ist es ja nur ein Katzensprung. Selektion. Teil 1. Okay. Ein Wettlauf mit der Zeit. Guten Tag, Hans. Fein, dass du mich abholst.
I to nam ląduje od razu w ramię. Wyciszę to. Możemy sobie edytować ten sample. Jak sobie przełączymy Q-Link tutaj na ten All, to wtedy przesuwanie, jakby poszukiwanie, mamy, w sensie mamy zoom pod przyciskiem. No i tak. To gdzieś na końcu mnie. Berlin. Ist es ja nur ein Katzensprung. 27. Lektion. Teil 1. 20. Lektion. Selektion. 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 Najprościej, ale zacząłbym i tak od tego, od zestawienia pełnej długości i od normalizacji tego. Dobra. I wezmę tą końcówkę. Bei seinem letzten 20 Selektion. Sobie ścieżkę bębnową, dorzucimy program i wrzucimy sobie ten sample. I on w tym momencie jest już zaciągnięty do programu z takim cięciem, jak tutaj wybierzemy. Możemy to trimować, dobierać slice, jest dużo, dużo tutaj, powiedzmy, możliwości. Tak, gdzie ja go wrzuciłem, to jest pytanie. O, browser. O, tutaj na górę, dobra. Selekcjon. Tak, damy go głośniej. Selekcjon, selekcjon. Głośność nagrywania trochę większą ustawić. Selekcjon. Damy mu, powiedzmy, zobaczymy, jak to brzmi. No skill. Może nie w ten sposób. No skill. Selektion. Selektion. Od razu nam się warpuje. Trochę za nisko. Selekcjon. W międzyczasie zmieniłem tutaj tryb nagrywania automatyki na W, czyli write. Także jeżeli się nie mylę, to powinniśmy usłyszeć nagraną zmianę wysokości. To można sobie oczywiście na wiele różnych sposobów tutaj zrobić tak naprawdę, ale posłuchajmy tego.
Selektion. 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 Zapowiada się na fajną nutkę. Myślę, że do tego wrócimy. A to było takie tylko bazowe, powiedzmy, wprowadzenie, żebyście mogli zobaczyć, jak łatwo i jak szybko można zamienić pomysły, nawet pomysły wyciągane, szczerze mówiąc, trochę na siłę, zamienić rzeczywistość przy pomocy MPC-tki. To było na tyle na dzisiaj. Kłaniam się nisko. Zresztą pewnie już zdążyliście zauważyć, bo podejrzewam, że wchodziłem w kadr cały czas. Tak jak mówiłem, kierownik planu się dzisiaj nie pojawił. Do usłyszenia następnym razem. Mówił do was Andrzej ze sklepu muzyczny.pl. Dzięki.